Około 40-osobowa grupa motocyklistów znów zwiedza Śląsk Cieszyński. Celem tej 5-dniowej wyprawy imienia komandora Wiktora Węgrzyna jest poznanie historii odwiedzanych miejsc. W czwartek motocykliści spotkali się m.in. z dziećmi w szkole podstawowej w Dolnej Łomnej. Co roku w maju, kwietniu, maju spotykamy się tutaj po to, żeby zwiedzić cały Śląsk Cieszyński, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie, i codziennie mamy jakiś program. Dzisiaj byliśmy już w Czyńcu, w Muzeum Miasta i Huty, byliśmy w Jabłonkowie na cmentarzu, teraz jesteśmy w polskiej szkole w Dolnej Łomnej. Bardzo piękna szkoła, taka bardzo kameralna, bardzo ładna. Jedziemy stąd na żwirkowisko, miejsce, gdzie zginął Żwirko i Wigura. Wczorajszy dzień pełen wrażeń, choć deszczowy, motocykliści zakończyli w Kończycach Małych, gdzie zwiedzali zamek. Na tym jednak nie koniec wycieczki. Hasło tego spotkania to jest 100 lat niepodległej. No i tutaj pod tym kątem właśnie będziemy zwiedzać w sobotę m.in. Cieszyn. Kto może, zapraszamy. Będziemy o 9 rano mieć mszę świętą w rotundzie w intencji ojczyzny. Następnie złożymy wieniec pod Śląskomnikę, pod Ślązaczką. No i przejdziemy do Książnicy Cieszyńskiej, gdzie będziemy po prostu zwiedzać wystawę. Wysłuchamy również wykładu na temat odzyskania niepodległości. Natomiast w niedzielę jeszcze też, w tym roku wiadomo 40. rocznica wyboru papieża Polaka. W niedzielę udajemy się do Wadowic. Będziemy uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej w Wadowicach. Następnie zwiedzimy Muzeum Ojca Świętego, Muzeum Dom Karola Wojtyły. I tam zakończymy nasze spotkanie, myślę, że na jakiejś kremówce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.